Witam Państwa serdecznie we wtorek 21 grudnia 2021 roku i pozdrawiam z Kościoła Świętej Trójcy w Wodzisławiu Śląskim. Powoli kończy się czas Adwentu, który dla osób wierzących stanowi taki moment duchowych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia oraz refleksji i przemyśleń nad naszym codziennym życiem z Jezusem Chrystusem. Niewątpliwie hymnem adwentowego czasu jest przepiękna pieśń o tytule Córko Syjońska, Wesel bardzo się, do której autorem słów jest Friedrich Ranke. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że do tej pieśni wykorzystano muzykę z oratorium Juda Machabeusz, które w roku 1747 skomponował Georg Friedrich Händel. I dzisiaj na zakończenie już powoli adwentowej drogi, bo przecież przed nami święta Bożego Narodzenia, chciałbym Państwa zaprosić do wspólnego zaśpiewania, albo przynajmniej zanucenia pierwszej zwrotki tej pieśni, a ja spróbuję podegrać melodię. Zapraszam także do wysłuchania Słowa Bożego na dzisiejszy dzień z książeczki z Biblią na co dzień. W Starym Testamencie, w Psalmie 24, w 8 wierszu czytamy: Któż jest tym królem chwały? Pan silny i potężny. Pan potężny w boju. A Ewangelia zapisana jest u Ewangelisty Mateusza w 21 rozdziale 9 wierszu. Rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały, mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. Jeżeli miałbym nadać jakiś tytuł dzisiejszemu Słowu Bożemu, to brzmiałby on: otwórz drzwi swojego serca dla Króla Chwały. Adwent każdego dnia zachęca nas, abyśmy szeroko otwierali drzwi serca, by Król Chwały mógł wejść ze swoją pełnią wspaniałości i zbawienia do naszego życia. Nadchodzi Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Otwórzmy więc swoje serce, a odrzućmy lenistwo, upór, nienawiść, gorzkość, złe podejrzenia, zazdrość, pragnienie próżnej chwały oraz wszelkiego rodzaju samolubstwo, egoizm i zło. Wpuśćmy Chrystusowe światło oraz ducha przebudzenia do naszego życia. Wtedy dopiero odczujemy, co to znaczy doświadczyć prawdziwego Bożego błogosławieństwa. Wielu ludzi uważa, że całkowite zamknięcie drzwi swojego serca dla Jezusa jest czymś złym, więc są gotowi otworzyć i dać Mu trochę miejsca w swoim sercu.
Niemniej jednak dalej mają wiele ukrytych pokoi, w których prowadzą swoje prywatne życie w ciemności i w grzechu. Adwent i Słowo Boże przypominają nam bardzo ważną prawdę, a mianowicie nie pomoże nam to, że otworzymy jeden pokój, dwa pokoje czy trzy pokoje dla Jezusa Chrystusa. On chce, abyśmy cali stali się Jego własnością, abyśmy zawołali z serca Hosanna Królowi Dawidowemu i zaprosili Go do każdego, nawet najmniejszego zakamarka naszego życia i naszej duszy, aby mógł rozświetlić Go swoim prawdziwym, jedynym i świętym światłem. Życzę Państwu, abyście otworzyli drzwi swojego serca dla przychodzącego Króla Chwały i przeżyli błogosławiony dzień w Jego obecności. Dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.